Radio Concita, Radio Concita, Radio Concita, Radio Concita, Radio Concita. Radio Concita, Radio Concita, Radio Concita, onici ne pyta, onici, po prostu wiesz. Naprawdę on się nie pyta. Radio Concita, Radio Concita, on się nie pyta, on się nie pyta. Radio Concita, Radio Concita, Radio Concita, on się nie pyta. Radio Concita, Radio Concita, Radio Concita, o nic się nie pyta. Proszę Państwa, tu jest z tej strony lasek taki, tak zwany lasek, i nasze radio jest też, pamiętajmy, obrotowe, się porusza czasem. Wszędzie jest. To jest, proszę Państwa, lasek. Tu może pojawić się lisek. Tu może być wszystko, co tylko Państwo chcecie. Nie wiem, czy Wy o tym wiecie. Radio Concita, Radio Concita. Radio Concita jest na tym świecie. Zapraszamy. Jesteśmy, proszę Państwa, gdzieś daleko, za markami, daleko, daleko. W milczeniu przejdą ulicami Warszawy w intencji ofiar NKWD i jej
towarzyszy mi to teatrze. Jak idziemy tymi czwórkami, to ci żołnierze gdzieś są pośród nas, tam ci, którzy zginęli. Uczestnicy marszu dzielnie wyruszą sprzed Muzeum Wojska Polskiego i przejdą ze stolicy do Uranowskiej, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający poległych i pomordowanych na wschodzie. Witold Banach, Polskie Radio. Lekarze nie chcą zrezygnować. Lekarze. Już tylko zwolnienia elektroniczne. Naczelna Rada Lekarska po raz kolejny zwróciła się w tej sprawie do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Wejście w życie obowiązkowych zwolnień. My nie występujemy o to, aby termin wprowadzenia zwolnień zmienić. My apelujemy o to, żeby umożliwić inną formę, tą dotychczasową. Zostawić po to, aby to było wyjście dodatkowe, awaryjne. Wyraźne sygnały z całej Polski napływają, że zakup sprzętu, a później coroczne opłaty za program komputerowy, no przekracza możliwości i racjonalność tych wydatków. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński stwierdził, że elektroniczne zwolnienia pozwolą uszczelnić system, łatwiejsza będzie też ich kontrola. Myślę, że to nie jest żadną tajemnicą, że oprócz tej wygody i bezpieczeństwa chodzi nam też o uszczelnienie systemu. Ministerstwo Zdrowia w 100% wspiera Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tym wysiłku. My wydajemy rocznie 16 miliardów złotych na koszty absencji chorobowej, z czego, o czym pewnie czasami niektórzy zapominają, 6 miliardów złotych finansują pracodawcy, finansują przedsiębiorcy ze swoich środków. Wiceminister Cieszyński zaznaczył, że ZUS prowadzi akcję szkoleń dla lekarzy. Tymczasem Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia skupiające lekarzy rodzinnych zwróciło się do premiera Mateusza Morawieckiego o zniesienie obowiązku wydawania elektronicznych zwolnień. W Krakowie trwają uroczystości Niedzieli Bożego Miłosierdzia. W sanktuarium w Łaiwnikach głównej mszy świętej przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski. W czasie kazania metropolita krakowski podkreślał potrzebę wypełniania uczynków miłosierdzia wobec innych. My jesteśmy zobowiązani do tego, żeby sobie nawzajem miłosierdzie okazywać. I dlatego zdają sobie sprawę z ogromu łaski. Musimy kochać każdego innego człowieka, który także Bożego Miłosierdzia dostąpił. Święto Bożego Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. W 2002 roku ustanowił je papież Jan Paweł II. Siergiej Skripal i jego córka Julia mają otrzymać nowe tożsamości. Będą też przeniesieni do innego kraju, prawdopodobnie do Stanów Zjednoczonych. Tak wynika z informacji tygodnika Sunday Times. Rozważane są cztery państwa blisko współpracujące z Londynem w zakresie działalności wywiadowczej. Kanada, Australia, Nowa Zelandia i właśnie USA. Oczywistym miejscem byłaby Ameryka, bo tam łatwiej byłoby ich chronić, mówi gazecie anonimowy informator. Sunday Times pisze, że odbyły się już wstępne rozmowy z przedstawicielami CIA. Zarówno Julia Skripal, jak i jej ojciec są przytomni i wracają do zdrowia. Czas na prognozę pogody. Niedziela słoneczna i ciepła, na termometrach od 19 do 23 stopni, trochę chłodniej na północnym wschodzie nad morzem i w kotlinach górskich od 16 do 20 stopni. Późnym popołudniem miejscami w centrum i na zachodzie możliwy wzrost zachmurzenia, przelotny deszcz i burze. Wiatr umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę na południowym zachodzie. Ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 13. Polskie Radio 24. Już teraz naszym gościem jest pan Wojciech Mucha, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chciałem spytać o wywiad, który miał miejsce dosłownie godzinę temu. Rzecz dosyć ciekawa, no, biorąc pod uwagę również kalendarz i zbliżającą się rocznicę 10 kwietnia. Dosłownie godzinę temu w telewizji Republika jednym z gości był profesor Pinięta, członek podkomisji smoleńskiej. No, po tej rozmowie, po tym wywiadzie można było chyba wiele oczekiwać, bo tak jak powiedziałem, za kilka dni będziemy obchodzić rocznicę katastrofy smoleńskiej. Sporo informacji, które pokazywało się wcześniej, jeszcze w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, dotyczących informacji, które miałyby
być ujawnione przy okazji tej rocznicy. Przez długi czas mówiono o tym, że przy okazji tej rocznicy zostanie opublikowany raport pod Komisji Smoleńskiej. Teraz już wiemy, że tego raportu nie będzie. Będzie jedynie raport techniczny. Czy w tym wywiadzie pojawiły się jakieś nowe wątki, nowe informacje dotyczące przyczyn i okoliczności katastrofy smoleńskiej? No, najciekawsze jest to, co mówi profesor Kmieta, jeśli chodzi o zdjęcia, które były robione 10, 11, 12 kwietnia, czyli tuż po katastrofie. To są zdjęcia, które ciekawe, że one pokazują, że niektóre części wraku zostały przeniesione z miejsca na miejsce. Profesor Kmieta powiedział, jakby jakaś niewidzialna ręka je przynosiła. Co jego zdaniem może wskazywać na to, że ktoś majstrował przy miejscu katastrofy. I profesor Kmieta i utrzymują, że są w posiadaniu dowodów, które mówią o tym, że na układzie samolotu, czy też w jego skrzydle doszło do eksplozji, która miała doprowadzić do tej katastrofy. No to i szczególnie istotna dla mnie jest obecność Franka Taylora, ekspert, którego doświadczenie i kompetencji dość trudno jest podważyć. Przypomnijmy, że to jest człowiek, który badał wiele katastrof lotniczych na całym świecie i jego ustalenia, jak twierdzi podkomisja, nie pozostawiają możliwości do katastrofy. Szczególnie istotne jest także to, że ten raport, który się pojawił, jest raportem technicznym. Ja nie mam jakiegoś strasznego ciśnienia na to, by już natychmiast czytać raport końcowy, który potem mógłby być obalony albo w jakiś sposób zakwestionowany. Stąd też cieszę się, że komisja nie ulewa presji, żeby to zrobić przed 10 kwietnia. Pamiętajmy, że przed 10 kwietnia oczy opinii publicznej są skierowane w stronę katastrofy, to naturalne, w stronę przyczyn katastrofy, w stronę tego wszystkiego, co się działo 10 kwietnia. No a tutaj pewnym zaskoczeniem było to, że ten raport się nie pokaże. I poczekajmy na ustalenia techniczne i będziemy mogli mówić. A to w takim razie dwa pytania. Co dokładnie kryje się pod tym pojęciem raport techniczny w takim razie? I czym to się różni od tego raportu pełnego? Trudno powiedzieć. Raport techniczny może wskazywać na wiele te ustalenia, o których już dzisiaj mówi profesor Pienda i Antoni Macierewicz, czyli pokazywać jakby stronę techniczną bez wniosku. Bez wniosków, które by wskazywały być może na odpowiedzialność personalną za to, co się stało. Mówiąc szczerze, nie wiem, co może raport techniczny zawierać. Domyślam się, że będą to okoliczności samego momentu katastrofy, no, owianego mgłą od 8 lat i miejmy nadzieję, że wkrótce poznamy rzeczywiste przyczyny tej katastrofy. To jeszcze jedna kwestia. Na ile my się jednak cały czas poruszamy w świecie hipotez, a na ile w świecie twardych dowodów? No bo jednym z takich dowodów jest oczywiście kwestia śladów chemicznych, które mogłyby świadczyć o tym, że na pokładzie Tupolewa doszło do wybuchu, ale takich śladów, no przynajmniej z tego, co śledzę różnego rodzaju doniesienia, cały czas nie ma. No, pamiętajmy o tym, że wrak samolotu w dalszym ciągu przebywa na terytorium Federacji Rosyjskiej, którego przetrzymuje już w tym momencie, wydaje się, w sposób całkowicie bezprawny. W dalszym ciągu czarne skrzynki przebywają również w Rosji. No, mija 8 lat. Pamiętam doskonale, jak rok po katastrofie odbył się protest z Warszawy 9 kwietnia, gdy domagano się zwrotu wraku i zwrotu skrzynek. No, ludzie, którzy mieli wtedy 10 lat, dziś mają 17, za chwilę będą mogli głosować, więc przypuszczalnie to dla nich już prehistoria. A ta historia w dalszym ciągu trwa i w dalszym ciągu gra nam na nosie pan prezydent Władimir Putin. W dalszym ciągu jesteśmy traktowani per noga przez Federację Rosyjską i nie jest tajemnicą, że to również nie przyczynia się do tego, byśmy mogli poznać prawdę o tej sprawie. Czy pana zdaniem ten raport techniczny, który ma się ukazać przy okazji kolejnej rocznicy katastrofy smoleńskiej, w nim rzeczywiście może być coś, co zmieni nasze postrzeganie tego wydarzenia,
Ja wiem, że wracam niejako do tego wątku i do tego pytania, no ale to jest chyba pytanie, które jest w tej sytuacji, no szczególnie po tej dzisiejszej rozmowie, najciekawsze. No cóż, no tak jak powiedziałem, trudno mi wyrokować, co znajdzie się w raporcie. Ja bym oczekiwał oczywiście końcowych konkluzji, które by zostały w imieniu komisji i w imieniu chyba wszystkich rządzących Polską sformułowane, by sformułowano odpowiedzialność lubi i braki, nie będzie można nie wskazać, by rzeczywiście jedna obowiązująca wersja przyczyn tej katastrofy była powszechna. Byśmy nie mieli sytuacji, że strona rosyjska mówi jedna z komisji mówi coś innego, zespół parlamentarny jeszcze coś innego. Teraz komisja pana Macierewicza, która przygotowuje raport, być może przedstawi jeszcze inne wnioski. No, póki co z tego, co się wydaje, no, obowiązującą hipotezą, jeśli znalazłoby potwierdzenie, to rzeczywiście bardzo dramatyczną jest ta, że na pokładzie samolotu doszło do eksplozji. Na to wskazuje chociażby rozrzucenie szczątków. Na to wskazują te elementy, o których mówi pan profesor Taylor, pan profesor Pinięta. No poczekajmy, nie wyrokujmy, ale wszystko to wskazuje, że rzeczywiście to będzie. Pan Wojciech Mucha, Gazeta Polska Codziennie. Bardzo dziękuję. Kobiety sukcesu. Moja Kluczyńska, witam Państwa, witam w studiu mojego gościa, pani Mariola Mitlaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. I proszę Państwa, będzie pięknie, pachnąco, na pewno już to Państwo czują, ponieważ będziemy mówić o kwiatach, o roślinach i o tym wszystkim, co wiąże się i łączy z pięknem. Tylko powiem tak, pani Mariola Mitlaszewska, międzynarodowy sędzia florystyczny, florysta, designer, twórczyni Akademii Florystycznej, nauczyciel florystyki, wicemistrzyni Polski, i jeszcze mnóstwo fantastycznych zajęć, które wynikają z pasji kwiatami. Czy kwiaty to jest pani pasja? To jest pierwsze pytanie. A drugie, jak rośliny i jak rzeczone kwiaty to zrobiły? Jak one zwabiły panią do swojego świata? To prawda, to jest moja pasja, chociaż prościej by było powiedzieć, że to moja codzienność, mój zawód, moja praca, ale jednocześnie moja pasja, dlatego też ta praca nie przychodzi mi jakoś z trudem. Jak to się mówi, jeżeli robisz to, co lubisz, to nie pracujesz, tylko się bawisz. No i ja to tak to jakoś postrzegam. To jak to się stało, że ta zabawa z kwiatami tak na panią podziałała, że ona trwa i jakiś czas już? No jest to poniekąd wyreżyserowane trochę przez moich rodziców, a jednak, a również można powiedzieć trochę takim dziełem przypadków, czyli no, przez rodziców, gdyż tata był pasjonatem, przyrodnikiem i bardzo wprowadzał mnie w ten świat przyrody. Ja jeszcze wtedy jako nastolatka trochę się buntowałam, ale to później po jakimś czasie oczywiście wraca. No a trochę dziełem przypadku, dlatego że przypadek sprawił, że wyszłam za mąż zagrodnika, więc... No tak się stało. Rodzina, jeśli tak już jesteśmy przy ogrodniczych koneksjach? Moi rodzice nie byli związani w żaden sposób z kwiatami, z roślinami. Oprócz tego, że właśnie tata był pasjonatem i uprawiał je gdzieś tam. Natomiast z zawodu był elektrykiem, mama księgową, więc zupełnie rodzina raczej taka papierkowa. Ja natomiast zawsze twierdziłam, że w żadnym wypadku w papierach siedzieć nie będę. Nie jest to moja bajka. Mnie bardziej pociągała sztuka, rysowanie, jakieś tego typu rzeczy. No a rośliny sprawiły, że tak jak już powiedziałam, czyli trochę dziełem przypadku było, że się znalazłam w tej branży. Ale dzięki Bogu trafiłam właśnie na florystykę, a ona trochę z tą artystyczną stroną jest związana. Mm-hmm. I to jest jednak tak, że mistrzyni florystyki to jest właśnie ten zawód i nauczyciel florystyki, który pani sobie wybrała jednak. I to jest zawód, który wykonuje pani do teraz. Tak, to jest zawód, który wykonuję do teraz. Jest to trochę niszowy zawód, bo tych nauczycieli florystyki jest po prostu niewielu. Stąd też no, mnóstwo pracy, dużo do zrobienia jest. No i cóż, no. I ta codzienność jest taka kwiatowa, piękna, tylko to, co widzimy, oglądamy na wystawie kwiatów, albo design kwiatowy, albo co podziwiamy na targach kwiatowych, ale też i na różnego rodzaju
wystawach, bo to są piękne kompozycje, artystyczne kompozycje, bo pasja i sztuka to jest chyba warunek niezbędny, by florystyka była takim pięknym zawodem, bo to jest twórczy zawód. Zawód twórczy, ale jednocześnie trzeba przyznać wyznać taką prawdę, że jest to jednak zawód bardzo trudny i ciężki, no bo z kilku powodów, bo wilgoć, kwiaty lubią wilgoć, bo zimno, kwiaty lubią, żeby pracować z nimi szybko, więc czasami trzeba pracować w nocy, by zrobić jakąś dekorację na następny czy na dzień później. W związku z tym tylko i wyłącznie pasja pomaga przetrwać te trudy. Jeżeli nie ma pasji, nie ma zamiłowania do tego zawodu, raczej ludzie nie dają rady wytrzymać dłużej niż parę czy paręnaście lat. A jakie jeszcze inne cechy osobowości trzeba mieć, żeby być nauczycielem na przykład florystyki? Myślę, że aby być nauczycielem florystyki, trzeba mieć takie same zdolności czy predyspozycje, jakie ma nauczyciel jakikolwiek inny, czyli trochę być psychologiem, trochę mieć takie pedagogiczne podejście do ludzi. Trzeba generalnie kochać ludzi, lubić ludzi, bo przecież nie pracujemy z kwiatami, tylko pracujemy z ludźmi, to znaczy z kwiatami, ale jednak za kwiatami i przed kwiatami stoją ludzie, czyli człowiek je układa i człowiek je dostaje. W związku z tym człowiek jest jednak tym, bym powiedziała, podmiotem w takim zawodzie. Prawda? Tak. A kwiaty są tylko, oczywiście nasze uwielbienie dla kwiatów jest niezwykłe i dla przyrody generalnie, ale jednak trzeba mieć cały czas gdzieś jako taki punkt najważniejszy w tym zawodzie człowieka. Pani rozmawia z kwiatami? O, bardzo często rozmawiam, zatapiam się w nich, zamykam się w jakimś świecie kwiatowym, układam, zatracam się, można powiedzieć, takie flow, to jest takie pojęcie w psychologii. Tak. Po prostu... Flow kwiatowe. Tak, flow kwiatowe, dokładnie. Pięknie, a w takim razie, jeśli zapytam o stokrotki, to pamiętam, że chyba kiedyś był taki film Nie jedzcie stokrotek. Pani jada stokrotki, to Daisy, zdaje się. Daisy po angielsku, więc nie jadam stokrotek, ale jest mnóstwo jadalnych kwiatów i tutaj to jest też kolejna strona kwiatów, bo można niektóre gatunki, odmiany jeść. Stokrotek raczej chyba nie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy stokrotki są jadalne? Nie, raczej nie. Co? Pływają, tak. A, no to proszę, to czegoś się dowiedziałam od pani. W takim razie powiedziała pani też o tej rozmowie z kwiatami. Mi się udało raz z moim bananowcem rozmawiać, kiedy go namawiałam, żeby jednak rósł w tych warunkach, które ja stworzyłam w swoim pomieszczeniu. No i bomba, super. Bo jest bardzo trudną rośliną do wyhodowania tutaj, w naszych warunkach. Ale skoro właśnie o tej rozmowie, bo do tego chcę nawiązać, rozmowa na egzaminie, to na co pani zwraca uwagę w takiej egzaminacyjnej rozmowie? I rozumiem, że pewnie jest jeszcze jakaś egzaminacyjna kompozycja. Mówimy o egzaminowaniu uczniów. Tak. No, egzaminowanie uczniów, jak we wszystkich innych egzaminach i w innych dziedzinach, polega na tym, że uczeń musi się nauczyć. Musi się nauczyć teorii, której oczywiście uczy się przez cały proces edukacyjny. No i musi wykonać jakieś praktyczne zadania. Na ogół jest ich kilka, w zależności od poziomu kształcenia, na poziomie niższym, czyli na poziomie florysta zadań jest mniej, na poziomie mistrz florystyki zadań jest więcej i są to na ogół zadania zadane wcześniej, do których przygotowuje się uczeń, czyli na przykład bukiet wiązany w ręku, bukiet ślubny i tu nie ma żadnej niespodzianki, ale również duża forma, instalacja z kwiatów. I tu już, i tego już bym powiedziała, taka wyobraźnia ludzka nie ogarnia, bo obserwujemy czasem w miejscu ekspozycji naszych prac egzaminacyjnych, że ludzie przychodzą i pieją, mówią, matko, ja nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem, to są po prostu dzieła sztuki, olbrzymie instalacje kilkumetrowe z pędów, z gałęzi, z kwiatów. Także warto czasem zerknąć na coś takiego, bo przeciętny śmiertelnik florystykę kojarzy z bukietem z kwiaciarni, albo z bukietem ślubnym, albo z wiązanką nagrobną. Natomiast kwiaty dają o wiele, wiele większe możliwości. A proszę powiedzieć, florysta-designer? Florysta-designer to jest taki ktoś, kto jakby inspiruje innych florystów, czyli
wykonuje sesje zdjęciowe dla magazynów, kształci ich, robi pokazy, jakieś warsztaty. Musi wymyślać nowe wzory, by inni floryści, którzy pracują w kwiaciarniach, mogli z nich korzystać, dowoli przekształcać je lub odwzorowywać. Także to jest taki ktoś, kto inspiruje innych. Czyli ta inspiracja jest bardzo istotna. Jest bardzo istotna i florysta designer, tak, koniecznie, jest to bardzo potrzebne i florysta designer no, musi się kreatywnością jakąś wykazywać, czyli bez kreatywności nie ma florysty designera. Ale też musi chyba kochać kwiaty. Czy powinien znać mowę kwiatów? Powinien znać mowę kwiatów, powinien wiedzieć o kwiatach w zasadzie wszystko, można tak powiedzieć. Florysta designer to już to jest taki najwyższy poziom tajemniczenia florystycznego. A kiedy florysta ma sukces? Florysta ma sukces wtedy, kiedy jest wytrwały, kiedy się wyedukuje po pierwsze, później jest wytrwały, jest konsekwentny, kiedy kocha te kwiaty i zupełnie nie przeszkadzają mu trudy tego zawodu. Bo to jest trudny rynek. Trudny rynek, trudny zawód. W tej chwili jest taki trochę hejt na florystykę, na kwiaty. Słyszymy, nie kupuj kwiatów, bo są nietrwałe, bo są niepraktyczne. No ale czy musimy być aż tacy praktyczni? No ja tak czasem moim uczniom mówię, których oczywiście zachęcam do tego, żeby oni edukowali swoich klientów. Jeżeli klient przychodzi i mówi, a nie, kwiaty są niepraktyczne, ja nie wiem, czy jest sens je kupować. No ale przecież niepraktyczne również jest pójście do kina czy do teatru, przecież też z tego nic nie mamy. Nie mamy, zostaje kawałek biletu w kieszeni. Więc jest to niepraktyczne. Faktycznie, kupowanie kwiatów jest niepraktyczne i właśnie w tym jest ten urok, bo najważniejsze jest ich wręczanie, moment wręczenia, emocje, które się z tym przekazuje. I to, co chcemy przy pomocy tych, dzięki tym kwiatom wyrazić, prawda? Dokładnie, stąd też dokładnie mówię, tak, właśnie o, to. O mowę kwiatów i o ten podniosły tak, moment, dokładnie bo tak. Emocje są przede wszystkim. No i to piękno, które działa dla wszystkich wokół, takie mam wrażenie. Nietrwałe, piękno ulotność nietrwałe, ulotne. Tej no i jest to jest właśnie, prawda? To jest właśnie coś no, wspaniałego. Ale i sztuka, artyzm wykonanej kompozycji. Tak, jak najbardziej każdy florysta powinien do tego dążyć, by jednak ten zawód miał znamiona zawodu artystycznego. Mhm. Akademia Sztuk Pięknych pomaga? Tak, dlatego że my korzystamy z tych samych nauk, które przekazuje Akademia Sztuk Pięknych. A nie ma innej nauki o kolorach, o nauki, formach, nauki, te same nauki, nauki, te same przedmioty i ta sama wiedza, którą można posiąść właśnie w akademiach sztuk pięknych, w różnych sztukach plastycznych. Ćwiczenia z martwej natury to nic innego jak właśnie jak najbardziej. Ćwiczenie też zabawa formą, prawda? Zabawa kolorem, ćwiczenie wyobraźni, wyobraźni przestrzennej, to wszystko się ze sobą absolutnie wiąże. Jest pani także międzynarodowym sędzią florystycznym. To jest przyjemna funkcja? Tak, dlatego że bardzo przyjemna i odpowiedzialna i dość trudna, dlatego że musimy oceniać innych ludzi. I ponieważ jest to zawód artystyczny, więc te kryteria nie są takie jasne, bo tutaj nie jest 2 plus 2 jest 4. Tutaj kierujemy się pewnymi względami. Owszem, mamy jakieś wytyczne, ale jednak trochę się musimy kierować własną wiedzą, gustem może, tak bym powiedziała. Dlatego też na konkursach sędziów na ogół jest 5-6 i wyciąga się z tego średnią. Stąd też oczywiście to muszą być fachowcy wykształceni w tym zawodzie. Jednak zawsze jest jakaś tam mała doza własnej oceny, czyli bardzo subiektywnej. Tak, subiektywnej. No i później po wyciągnięciu średniej uzyskuje jakiś uczeń, czy ktoś, kto startuje w jakimś konkursie, uzyskuje jakąś ocenę. A czy wśród tych konkursowiczów, tak powiem, zdarzyło się, że panią miło zaskoczyła jakaś osoba, która miała fantastyczny pomysł i stworzyła niezwykłą kompozycję? No, ponieważ zadziwiająco tak, zmieszała wszystkie tak. formy, kształty, połączyła materiały. Zdawać by się mogło nie do połączenia kolory. Miewamy takie przypadki. No, na ogół sędziowie to są bardzo doświadczeni ludzie długo będący w branży, więc jednak to zaskoczenie jest dość trudne. Jednakże zdarzają się takie przypadki i jest to fenomenalne, szczególnie jeżeli się to...
Tak, dzień dobry. Zrobił tak niesamowite nie rzeczy, wiem, jest. Że w tamtym czasie było to totalnie odkrywcze. Wszystkim opadły, że tak powiem kolokwialnie szczęki. O pół godzinie dziad się włącza, mówi, słucham. Tak też punktowo całą resztę, że no to było coś naprawdę niezwykłego. Wszyscy stali, przyglądaliśmy to. Nie wiem, ta infolinia cała premium mobile jest po prostu do dupy. Materiał, z którego jest. I długi czas pracy, bo on się przygotowywał do tych mistrzów z pół roku, później z nim przeprowadziłam krótki wywiad, on się przygotowywał pół roku, wyłączył się z pracy zupełnie, tylko przygotowywał się do mistrzostw Europy. No i proszę Państwa, tutaj na chwilkę przerywamy opowieść. Piękną opowieść o kwiatach, florystyce, designie i sztuce. Przypomnę, pani Mariola Miklaszewska, mistrz florystyki, florysta, designer, nauczyciel florystyki, sędzia międzynarodowy, wicemistrzyni Polski jest moim i państwa gościem. Reklama. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Barbara, a co to tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Plaga reklam, proszę państwa, plaga reklam. Jak to zwalczyć, to my nie wiemy. No, ukraińskie to nas nie interesują, bo Ukraińczycy też wierzą w papieża. Poświęconą paską. Tradycyjnie też odbywa się rodzaj żartobliwej gry z wykorzystaniem pisanek. Mówi studiujący i mieszkający w Rzeszowie Mykoła Woronin. Jedna pisanka uderzy się w inną i pisanka, którego się nie rozbije, ten wygrał. Będzie miał szczęście cały rok. Wielu ukraińskich studentów uczących się w Polsce wyjechało na Wielkanoc do swojego kraju. Papież ostro potępił użycie broni chemicznej w starciach w Syrii. Uczynił to po modlitwie do Królowej Niebios, którą zmówił z wiernymi na placu świętego Piotra. Papież mówił o tragicznych wieściach nadchodzących z Syrii, o dziesiątkach ofiar bombardowania, w tym kobiet i dzieci, które padły ofiarą bomb zawierających trujące substancje chemiczne. Non c'è una guerra buona. Nie ma wojny dobrej ani wojny złej. Naprawdę nic nie jest w stanie usprawiedliwić użycia takiej broni, szczególnie wobec bezbronnych ludzi i społeczeństw. Papież zaapelował do odpowiedzialnych za to przywódców politycznych i wojskowych, by zaprzestali walki i rozpoczęli dialog. Bo to jedyna droga, która może przynieść trwały pokój i położyć kres śmierci i cierpieniom bezbronnej ludności cywilnej. Franciszek zaapelował również o modlitwy za ofiary i ich rodziny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kobiety sukcesu. Wracamy do naszych też i wiosennych, proszę państwa, opowieści, bo fascynująco o kwiatach pasji. Kobiety sukcesu, proszę nie wierzyć w bzdury takich bab, które jeszcze nie są stare. Potem będą stare. Podobnie Socha myśli z Anglo-Ameryki, Białystok. Nie wierzy w kobiety sukcesu, bo to, no, wiesz, to jest taka kobieta jak mąż jednak pracą, się pracą z nią nie kocha, to ona potem nic nie chce. Cały czas jest szkoła, jakieś warsztaty, kursy, czasem w Warszawie, czasem poza Warszawą, w jakichś kwiaciarniach, czasem bywa także jakaś kwiaciarnia czy zespół kwiaciarni. Ja potrzebuję do szkolenia, ja wtedy jadę, doszkalam tych ludzi. Ten zespół związany z tą kwiaciarnią. Także no,
jednak 80, albo nawet bym powiedziała 80-90% mojego czasu wypełnia mi moja praca. Czyli pasja. Tak, pasja. Pasja i praca. A czy zdarzyło się coś takiego, co pani pamięta, zapamiętała raz na zawsze, co na pani wywarło największe wrażenie? I teraz tak, proszę wybrać. Czy to mogło być to, że uratowała pani jakiś kwiatek, który odżył i nagle zakwitł? I sobie pani pomyślała, fantastycznie, przemawiałam do ciebie, pielęgnowałam i jesteś. Hej, czy zmieniło, udało się pani zmienić gust klientów? Bo na przykład uważali, że cięte chambry w kompozycji z jakiejś to jest w ogóle koszmar i nie. Czy też zaprojektowała pani piękną kompozycję, nie mówię ślubną, bo to zwykle są standardy i klienci na ogół jakąś wizję mają, ale kompozycję, która była w jakimś konkursie uczestniczyła, czy też ozdabiała jakiś obiekt, czy też zaplanowała pani wystrój sali. No, różne są projekty, które pani realizuje jako specjalista, jako florysta, designer. Jaka to mogła być, jaka to była sytuacja, kiedy to panią tak najbardziej ucieszyło i pani to pamięta? Ponieważ tych zaskoczeń codziennie, czy każdego tygodnia jest wiele. Jest wiele. No, zaskakują mnie ludzie, zaskakują mnie często uczniowie. Czasem mnie zaskakuje efekt, jaki uzyskuję. Ja, mimo mojego doświadczenia, jednak uzyskuję jakiś efekt, którego się nie spodziewałam. Uświadamiam sobie wtedy, jak bardzo jednak ludzka wyobraźnia jest niedoskonała. Jak natura potrafi nas zaskoczyć, jakieś połączenie czasem czegoś z czymś. Nagle mówię, wow, ojej, to jest niesamowite. Nie spodziewałam się tego, także jest to jednak tych zaskoczeń jest bardzo dużo. No i to piękno wszystko. Tak, to jest związane oczywiście z pięknem, z przeżyciem jakimś emocjonalnym. Jednak jest takie jedno wydarzenie, które mam w głowie do dziś i ciągle ono mi się przypomina. Bo to myślę, że to było takie najmocniejsze przeżycie moje w branży. Może dość proste, ale mogę o nim opowiedzieć w skrócie. Kiedy jeszcze dużo pracowałam w kwieciarni, w tej chwili już na to nie mam czasu, ale kiedy jeszcze dużo pracowałam w kwieciarni, szczególnie wykonywałam właśnie te zlecenia, które były trudniejsze, z którymi moje dziewczyny nie mogły sobie poradzić. Byłam umówiona z jedną panią, no właśnie w sprawie ślubu. I pani chciała, żebym to ja wykonywała, bo przyszła z polecenia, więc dobrze, oczywiście, jak najbardziej. Spotkałam się z panią i pani nagle do mnie mówi tak. Proszę pani, ja bym chciała, żeby pani mi zrobiła coś niezwykłego, coś niebanalnego i wie pani, i to musi być to zaskakujące dla mnie i dla wszystkich wokół i już to zapowiadało się ciekawie, gdyż na ogół klienci chcą coś powtarzalnego, to są na ogół te same bukiety. My czasami floryści jesteśmy już trochę znudzeni tymi zamówieniami. Mało kiedy panny młode są oryginalne i odważne. Więc to już się zapowiadało ciekawie. Ale jak pani powiedziała do mnie, że mówi, proszę pani, i to musi jeszcze pasować do sukienki. I sięgnęła do torebki, wyciągnęła tę sukienkę, rzuciła ją na stół, na laterz naszą kwieciarnianą, to ja mało nie zemdlałam. Bo na ogół tak bywa, że sukienki są za 10 tysięcy, no nie, może 10 przesadziłam, ale kilkanaście czasem tysięcy złotych. To są na ogół przepiękne, drogie suknie, wykładane kamieniami. Ta sukienka pani od razu mi wytłumaczyła, mówi pani, kupiłam ją w second shopie za 15 złotych. I tu ja za nie mówiłam. Sukienka była kwiecista, w kwiaty, lejąca się, taka letnia, zwykła sukienka. Natomiast pani nie była młoda, pani była dojrzałą kobietą i ja...